Siemanko, siemanko. Witajcie kochani bardzo serdecznie. Chciałem was powitać na moim kanale. Z tej strony Artur. Cieszę się, że mogę tutaj z wami być, że mogę dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Dzisiaj nagramy film odnośnie filmu, który dodał pan 2703 ostatnim czasem, gdzie po prostu postanowił się totalnie zaorać. I myślę, że może być ciekawie. Oglądajcie, bo naprawdę warto. Przede wszystkim zastanawia mnie jedna rzecz. Czy Patryk te filmiki, które nagrywa, tego typu jak ten ostatni, który dodał dwa dni temu, robi to specjalnie po to, żeby po prostu nakręcać tę spiralę swoich hejterów i dzięki temu jakby tą swoją sławę dalej, że tak powiem, wzmacniać, czy też jest po prostu tak głupi, bo inaczej nie można tego nazwać i po prostu wstawia te filmiki, bo taki jest. Według mnie chyba jednak robi to po to, aby nakręcać tą swoją spiralę hejtu, żeby ci hejterzy o nim mówili, że jest jednak zwolennikiem tej tezy, że nieważne jak mówią, ważne, żeby tylko i wyłącznie mówili. Co do tego jego nagrania, tak naprawdę będą tutaj 3-4 kwestie, które postanowiłem poruszyć, gdzie nasz Patryk mimo wszystko w bardzo, bardzo śmieszny sposób się ośmiesza. Pierwsza kwestia, nasz kochany 2703 na materiale twierdzi, iż dzisiaj specjalnie w związku z pójściem na imprezę postanowił trenować zestaw dyskotekowy, czyli biceps i klatkę. No więc Patryku drugi, kiedy ty trenujesz coś innego? Tak naprawdę praktycznie każdy twój live, praktycznie każdy twój trening to jest biceps, barki ewentualnie, no i jeszcze klatka. Choć tak naprawdę na tym swoim filmiku w ostatnim czasie nie pokazałeś treningu klatki, jedyne co pokazałeś to biceps i barki, tak naprawdę z bardzo, bardzo śmiesznym ciężarem. I to jest cały twój trening i nic poza tym. Także no, jeżeli ty mówisz, że trenujesz zestaw dyskotekowy, to tak naprawdę nic tutaj nowego, bo u ciebie chyba zestaw dyskotekowy jest tak naprawdę w 5 dni w tygodniu i nic poza tym. Na tym swoim materiale twierdzisz, że spędzasz po 6 godzin na siłowni, trenując swoich podopiecznych. Patryk, skąd ty wziąłeś tylu podopiecznych, że spędzasz z nimi po 6 godzin na siłowni? Skoro u ciebie tak naprawdę tych twoich podopiecznych jest naprawdę straszna ilość, co widać nawet na twoim fanpage'u, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy nawet na twojej stronie, gdzie co chwilę wstawiasz zdjęcia tych samych podopiecznych z tymi samymi przemianami. Więc gdzie ci twoi podopieczni, że musisz spędzać po 6 godzin na siłowni, skoro na stronie tak naprawdę nic się nie zmienia, tak? No to skoro masz tylu podopiecznych, to dlaczego tylko i wyłącznie na tych social media są tylko ciągle ci sami i to jeszcze z tymi samymi przemianami? Ja rozumiem, gdyby to były jakieś nowe przemiany, gdzie te osoby by, że tak powiem, troszkę były, że tak powiem, lepsze, gdzieś to by było w lepszą stronę, czyli ta sylwetka by się nadal poprawiała, ja rozumiem, mógłbyś to wstawić, no ale to jest to samo, te zdjęcia są takie same, zero różnicy, nic kompletnie, więc po co to wszystko? Druga kwestia, mówisz, że nie masz czasu, bo musisz wpisać diety dla swoich podopiecznych. No ja rozumiem, że znalezienie w internecie diety, znalezienie treningu, zrobienie kopiuj, wklej, przypisanie tego, no ja rozumiem, wysłanie później, no to rzeczywiście jest to kupa czasu, trzeba na to poświęcić sporo czasu i rzeczywiście, no jest to czasochłonne, bo trzeba znaleźć dobrą dietę, trzeba znaleźć dobry trening, trzeba jeszcze to, że tak powiem, skopiować, wysłać, także no naprawdę kawał czasu na to potrzeba, więc rozumiem, możesz być zajętym człowiekiem, bo trwa to naprawdę bardzo, bardzo długo.
co do kolejnej kwestii, stwierdzasz tam na materiale, bo jakiś widz mówi, że trenował nogi i ty też mówisz, no ja też wczoraj trenowałem nogi, robiłem przysiady ze 140-kilową sztangą. Człowieku drogi, jak ty robiłeś 140 kilo przysiady? Jak sami widzieliśmy na twoim materiale, jeszcze raz jakiś tam czas temu, który zamieściłeś, gdzie bierzesz sztangę 100-kilogramową i ty po prostu się zabijasz pod tą sztangą, tak? Te przysiady po prostu tak kaleczysz jak totalny amator, więc no ja nie wiem, jak ty mogłeś robić przysiady ze 140-kilową sztangą. Przecież to jest niemożliwe, że ty zrobiłeś przysiad, poprawny przysiad ze 140-kilową sztangą. Ty byś człowieku się zabił pod takim ciężarem. Więc no tutaj jest to po raz kolejny twoje kłamstwo, kolejny mit. Ty żyjesz tak naprawdę w swojej rzeczywistości, w swoim świecie. Ja rozumiem, może robiłeś przysiady ze sztangą 40 kilo, a po prostu tą jedynkę sobie dostawiłeś. No to już prędzej by to było. Także no tutaj jest trochę tak niewątpliwie bardzo mocno z twojej strony koloryzowanie tej rzeczywistości i pokazywanie, jak jesteś och, ech i w ogóle. Tak samo jak twierdzisz, że sztangą tam 160-kilową, 165 kilo, że jesteś w stanie wykonać powtórzenie, albo ze 140-kilową wykonujesz 8 powtórzeń. Także no to są takie brednie, których nigdy nie udowodniłeś, a po prostu sobie mówisz. Dlaczego nie pokażesz tego, jak, nie wiem, robisz przysiad ze 140-kilową sztangą? Nie pokażesz, jak 8 razy bierzesz na klatę 140? Dlaczego tego nie pokazujesz? Ty tylko mówisz, a na swoich, że tak powiem, materiałach pokazujesz tylko jedno i to samo, czyli bach, 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 bach. I nic poza tym. I to do tego hantle, ja wiem, z 5-kilogramowe. Także, no w ogóle ten twój tok myślenia jest bardzo, bardzo dziwny. Ta twoja, że tak powiem, pewność siebie, arogancja też tutaj wychodzi bardzo, bardzo na jaw. Także no chyba nie tędy droga. Chyba trzeba cokolwiek zmienić w tym temacie. Kolejna kwestia, którą trzeba poruszyć, jest to kwestia twojej wagi. Kilkukrotnie, albo nawet kilkanaście razy na swoim materiale tutaj mówisz, iż ważysz 100 kg. Patryku drogi, ty nie masz 100 kg. Jest to niemożliwe, że człowiek tam, który ma 180 cm wzrostu i waży 100 kg, wygląda tak jak ty, tak? Po prostu, no to widać, że 100-kilogramowy facet, no to wygląda jak 100-kilogramowy facet. Ty nie masz 100 kilogramów i na pewno nie masz. Jeszcze przed tym twoim ostatnim materiałem, czyli był jakieś tam ze 3 tygodnie temu, faktycznie mogłeś mieć ponad 90 kilo, bo to było widać. Teraz już widać, że wracasz do powoli do swojej wagi, a próbujesz znowu się w pewien sposób dowartościować. Nie wiem, czy to po prostu kompleksy spowodowane, nie wiem czym, nie będę tutaj wnikał, powodują to, że próbujesz na siłę się dowartościować. Także no nie masz 100 kilogramów i chyba każdy mądry człowiek, który na ciebie spojrzy, będzie widział, że nie masz 100 kg, tak? No ale ja rozumiem, twoi subskrybenci z Afryki, z Azji lub ten twój team 2703, no rzeczywiście, może w to uwierzyć, ale każdy, który ma cokolwiek, jakikolwiek poziom inteligencji, cokolwiek w swoim mózgu, zdecydowanie nie uwierzy ci w takie brednie, bo jest to po prostu uf, aż ciężko było to nazwać. No to jest głupota i nic poza tym. No i już ostatnia kwestia na koniec, na deser, czyli ta jego imprezka, którą miał iść. No cóż, po tym live'ie pojawiła się rzeczywiście taka krótka relacja z jego imprezy. No i cóż, okazuje się, że Patryka impreza, na którą miał tak iść, na którą się tak szykował, okazało się to, że jest to wieczór przed telewizorkiem, przy muzyce disco polo, oczywiście nie mam nic do tej muzyki, no i z tańczącą jego panią na róże
Tak to mniej więcej wyglądało. I nic poza tym, tak? Więc to jest impreza w wykonaniu pana 2703. Także rzeczywiście, no trzeba było się tutaj naszykować do tej imprezy. Trzeba było zrobić bicepsy i trochę barki, żeby rzeczywiście wyglądać dobrze w domu. Impreza na pewno się udała. Gratuluję Patryku drogi. Tylko po co to wszystko? Po co ta otoczka? Chyba nie na tym to rzecz polega. Także no tyle chyba w temacie moim na temat naszego wspaniałego pana 2703. Mam nadzieję, że materiał się będzie podobał. Będę chciał teraz nagrywać więcej. Mam nadzieję, że będę miał na to czas. Mam nadzieję też, że materiał się będzie wam podobał, bo starałem się tutaj wybrać te najlepsze fragmenty z jego materiału. Reszta uważam, że nie jest do końca ciekawa, więc nie ma sensu o tym mówić. Życzę wszystkim udanego tygodnia. Trzymajcie się, trenujcie. No i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. No dobra, jeszcze na koniec, tak wiadomo, standardowo, drodzy panie i panowie, tak, oczywiście, bum, przypinka, o tak. Także jeszcze raz, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dzięki, że oglądaliście mój materiał. Jeżeli wam się będzie podobało, zostawcie palec w górę, jeżeli nie, palec w górę, w dół. Zapraszam oczywiście też do zostawiania subskrypcji, wtedy będziecie na bieżąco. No i cóż, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.